Pacjentka w wieku 60 lat zgłosiła się do mnie celem wyleczenia zębów górnych i poprawy uśmiechu. Po badaniu wstępnym i po badaniu radiologicznym po tomografii okazało się, że niestety tych zębów, trzech tych przednich zębów nie będziemy w stanie wyleczyć, ponieważ jest tu bardzo silna parodontoza, która odpowiada za to, że te zęby są kompletnie ruchome. Wobec tego nie jesteśmy w stanie żadnego leczenia zrobić satysfakcjonującego, które umożliwiłoby przedłużenie życia tych zębów na następne powiedzmy 10 lat, czy nawet tylko 5. Wobec tego podjęliśmy decyzję, że usuniemy te trzy zęby. Czy to coś zmieniłoby w uśmiechu, jeżeli zrobilibyśmy tylko te trzy zęby, uzupełnili je czy implantami, czy protezą? Raczej nie, ponieważ pozostałe zęby również nie są perfekcyjne. Mamy ubytki przyszyjkowe, takie głębokie kliny, które są uszkodzeniem szkliwa zębów. Mamy oczywiście brzydki kolor zębów, kształt. Dolne zęby oczywiście też pozostawiają wiele do życzenia. Tych trzech zębów pacjentka już nie ma. Pozostałe zmieniły nieco swoją pozycję, są poprzemieszczane, no i oczywiście również brzydkie. Podjęliśmy decyzję o usunięciu trzech górnych zębów i wykonaniu najpierw mostu tymczasowego. Tak wygląda pacjentka po usunięciu zębów, te trzy zęby, i wykonaniu mostu tymczasowego, w którym pochodzi sobie na czas gojenia się dziąseł. To gojenie trwa około 4 do 5 tygodni. Po tym etapie gojenia będziemy mogli wykonać tutaj uzupełnienie ostateczne, czyli most porcelanowy, wsparty na własnych tych zdrowych zębach pacjentki. Na dole natomiast podjęliśmy decyzję o wszczepieniu dwóch implantów i wykonaniu mostu czteropunktowego na tych dwóch implantach. Sąsiednie zęby, to są kły, również zostały oszlifowane i będą na nie wykonane korony porcelanowe. U góry na tym zdjęciu pacjentka już ma wykonany most porcelanowy, ten ostateczny most, którym wygląda bardzo dobrze, bardzo ładnie. Oczywiście zmieniliśmy kształt zębów na bardziej estetyczny, kolor rozjaśniliśmy i wygląda to bardzo dobrze. Natomiast na dole, po etapie gojenia się implantów, czyli po około 3 miesiącach, zaczynamy robić uzupełnienie protetyczne w postaci mostu. Na dwóch implantach, na dwóch łącznikach cyrkonowych na tych implantach i na dwóch własnych zębach wykonaliśmy korony i mosty porcelanowe. Tak wygląda ostateczny efekt. To, że zęby są wydłużone tutaj minimalnie, nie gra żadnej roli w uśmiechu, ponieważ jest to zupełnie niewidoczne. Tak uśmiecha się nasza pacjentka w sposób bardzo naturalny. Zęby wyglądają bardzo młodo, ładnie i estetycznie.